Si Fu także pragnie zemsty. Nie zapomniał występków Lupa Lupina, jednak chce także powstrzymać go przed zaatakowaniem jego plemienia. To, że świat zapewne przetrwa, nie znaczy, że on też musi. Liczy, że się zgodzisz, nawet jeśli będzie to wbrew twojej dobrej naturze. W świecie budowanym przez plemię miriadów nie ma miejsca na drapieżników. Wie jednak, że to twoja walka. Poradzisz sobie. Lupa Lupina ograniczał jego własny strach, nie korzenie drzewa życia. On go po prostu zmienił. Masz okazję, by stanąć z boku i pozwolić plemieniu się tym zająć. Wkroczyć do akcji. Czy szala zwycięstwa przechyli się na waszą stronę? Wraz z nim ginie część ciebie. Możesz ocalić Si Fu, wystawiając się na atak. Działaj! Fale uderzeniowe są efektem rozpadającego się świata. To nie jest przepowiednia. Nie mówię ci o twojej przyszłości. To ty ją kształtujesz. Oto ohydny pokaz mocy. Silniejszy się staje. Musisz zapamiętać, kto jest prawdziwym wrogiem i przestać grać w jego grę. Tak to się kończy. Drapieżnik i sam świat cierpią, jednak dzięki temu wiadomo, że wciąż żyją. Mamy tutaj prosty wybór pomiędzy życiem a śmiercią, którego możesz dokonać wyłącznie ty. Jeśli wciąż będziesz dokonywać złych wyborów i popełniać błędy, nigdy się to nie skończy. Łatwo podjąć dobrą decyzję, gdy ma się tylko jedną możliwość do wyboru. Jedynym błędem jesteś tutaj ty. Moim błędem było dopuszczenie cię do głosu.
Nie mam wątpliwości, że świat byłby lepszy, gdyby ci ten głos odebrać. Nie wygrywa się dyskusji, przekonując siebie do własnych racji. Ostatecznie zapamiętamy nie słowa naszych wrogów, tylko milczenie przyjaciół. Słabi nie potrafią wybaczać. To domena silnych. Nie wszystko opiera się na życiu i śmierci. To najlepszy moment, by przyjąć pomoc. Zastanawiasz się czasem, jak potoczyłoby się twoje życie w przypadku dokonania innych wyborów? Pójść w lewo zamiast w prawo? Powiedzieć tak zamiast nie? Udało ci się kroczyć po łączącej przetrwanie z katastrofą cienkiej linii i utrzymać równowagę? To dzięki tobie drzewo życia i cały świat dostały jeszcze jedną szansę. Wystarczyło, że nosisz światłość w świecie pełnym mroku i udało ci się zmienić coś w miejscu, w którym potrzebna była zmiana. Twój sojusz z miriadami oparty był na zrozumieniu pojęcia wyższego dobra i kodeksie honorowym. Jednak światłość i mrok reprezentują polaryzację życia. Jedno nie może istnieć bez drugiego. To nie koniec. Samo przebywanie w pobliżu natury, gdy będzie ona goić rany, pozwoli i nam zregenerować siły. Natura pokaże, jak przetrwać. Pozwól więc, by prowadziło cię sumienie, a wszystko inne przyjdzie samo. Zgodnie z przepowiednią, wybrano cię do zniszczenia okowów tego świata. Nie brakuje ci towarzystwa. Udało ci się zapełnić arkę i ci, którzy współdzielą twoje poglądy oraz zyskali twoje zaufanie, będą ci towarzyszyć w podróży. Czy istnieje gdzieś lepszy od tego świat, który byłby odpowiednim domem dla zagubionych w swej świetlistej naturze? Tak czy inaczej, twoja opowieść pozostanie zapisana, by ci, którzy przyjdą po tobie, wiedzieli, że udało ci się zachować swoją świetlistą naturę i ocalić świat. Skoro już po wszystkim, okazuje się, że to dość niezwykły finał. Co może być lepsze niż zakończenie opowieści w odpowiedni sposób? Zakończenie jej po twojemu i początek czegoś nowego.